Chodź, Ania, robi się. Zobaczymy. Otwórz. Nie. Ale pachnie pięknie. Obiadek był pyszny, a teraz przypomniałem sobie, że w luku bagażowym jest jakiś karton, którego jeszcze nie rozpakowałem. Podnosimy. Ja myślałem, że to jest stół, ale to nie jest stół. Zobaczmy, co to jest. Tam jest jeszcze koło zapasowe. Jak widzicie, też felga aluminiowa. A to, co to jest? Też zobaczymy, co to jest, bo mogą być to fajne rzeczy, o których nie wiedzieliśmy. Tutaj są jeszcze takie fajne kliny pod koła, zobaczcie. Można wziąć sobie taki klin. Tak, jedną ręką ciężko. I podstawić pod koło, jakby wam przyczepa zjeżdżała. Albo byłaby jakaś górka. Dobra, schowamy to. Okej. Idziemy rozłożyć ten karton. Dosyć ciężkie, powiem wam. I chyba też jeszcze nigdy nie otwierane. O, jakiś pokrowiec. Co to może być? Szafka karawanigowa. Zobaczymy, jak to się rozkłada. Tu jest jakieś kółeczko. Tutaj są takie blaszki. Otwieramy je. Z drugiej strony tak samo. Takie haczyki. No i teraz... I teraz, proszę państwa, co? Chyba do góry. Ale fajne. Super. I podnosimy do góry te plastiki. I zobaczcie z tej strony, tak samo. Do góry. Cyk. Do góry. Fajne. Szafkę postawiłem do góry nogami, bo widzę, że tu są nóżki, które można regulować. Także jakbyście mieli krzywe podłoże, to można wyregulować. Ja teraz obrócę tą szafkę tak, jak powinna być. No, powiem wam, że świetna ta szafeczka, zobaczcie. W środku są jakieś półeczki. Tutaj jest wejście na kabel elektryczny, więc tutaj można sobie grilla elektrycznego postawić, no i sobie grillować. A to kółeczko jest chyba po to, żeby tutaj sobie zaślepić, jak nie potrzebujemy. Tu jest na przewód. Miejsce. Z drugiej strony tak samo. Jak widzicie, szafka jest z firmy Isabella. To jest dobra firma karawanigowa. A te drzwiczki można sobie po prostu zwinąć i tutaj są przylepce. I sobie można to tutaj złapać. Po zwinięciu tak to wygląda, jak widzicie, ale zobaczcie, coś tutaj znalazłem. Tutaj są jeszcze blaty. I one wyglądają właśnie w taki sposób i podejrzewam, że te blaty po prostu wkłada się do środka i mamy już równą powierzchnię. Możemy tam sobie jakieś napoje schować albo coś. No fajnie to wygląda. Powiem wam, że rewelacja. Tu są jeszcze kolejne sztuki. W tej paczce też były trzy, więc wkładamy wszędzie. Tu na dole można nawet wsadzić, tylko trzeba tu naciągnąć. Zaraz zobaczymy. Dobra, tak to wygląda. I ostatni, na sam dół. I jak widzicie, super sprawa. Tak to wygląda. Teraz położymy sobie grilla. I zrobimy sobie kiełbaski. Zobaczcie, tu się przekłada kabel. Tutaj można go wyjąć. I estetycznie poprowadzić. Teraz potrzebuje gniazdko. Jak widzicie, w przyczepach tych nowszych rzadko się spotyka, żeby było takie zewnętrzne gniazdko elektryczne. I teraz nie wiem, skąd wziąć prąd do takiego grilla elektrycznego. No wezmę prąd po prostu stąd, ponieważ światło będzie, tylko lodówka nie będzie chodzić. Ale zaraz mogę lodówkę odpalić na gaz, także lodówka będzie działać, a prąd będę miał właśnie z zasilania przyczepy. No i co? Robimy kiełbaski. Otwieramy grilla. Dajemy na maksa. Już jest. Świeci się, jak widzicie. Idę po kiełbasy. Kiełbaski. Resztki z obiadu. No to nie pogrillujemy dzisiaj. Ale przynajmniej zobaczymy, jak to się robi. Dobra. Byle jacyś goście nie przyjechali. Robimy grilla. No i tak ostatecznie wygląda robienie grilla z tym zestawem.
Można naprawdę tutaj fajnie poimprezować. Wiecie, co jest jeszcze fajne w wypożyczeniu tej przyczepy od Kamila? Że ona w ogóle nie jest oklejona jakimiś naklejkami typu wypożyczalnia przyczep, zadzwoń teraz. Po prostu jedziecie sobie na urlop jakby incognito. Nikt was tutaj nie osądza, że macie wypożyczoną przyczepę czy własną. Niektórzy ludzie właśnie lubią mieć taką prywatność i lubią też, żeby ktoś nie wiedział, że wypożyczyli przyczepę, nie? Także tutaj żadnej naklejki z wypożyczalni nie znajdziecie. Tak samo jakbyście kampera od Kamila wzięli, to też nie będziecie mieli żadnej naklejki, że to jest z wypożyczalni. Nawet blachy macie po prostu takie tradycyjne, a pod blachą nie ma reklamy też wypożyczalni, tylko jest reklama sklepu, gdzie została przyczepa kupiona. I zobaczmy, jak tam kiełbaski. Niami, niami. Może je obrócimy trochę. Ja lubię mieć z różnych stron przypieczone. Dobra. No to chodźcie, wyciągamy. Zobaczymy, jak to wyszło. Ale piękne, zobaczcie. Widelec. Kasia powiedziała, że nie chce, bo jest najedzona. Dzieci też nie chcą. Więc ja sobie sam zjem. Bul, 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 bul. Tu wyłączymy na zero. No i zobaczcie, jak mi to pięknie wyszło. Dołożymy sobie musztardy. I jemy. Ale pięknie, zobaczcie. Naprawdę mi wyszło. Zaraz przyjdę. Co to jest? Wiedziałem, że Szymuś będzie chciał. To chodź, Szymuś, jemy razem. Ale nie mam butów. Nie masz butów? To ubieraj szybko. To? Nie wiem, krokodyl, Szymuś. Chodź, Szymuś, jemy. Troszeczkę keczupu ci dam. Nie może za dużo. To dużo? Musztardy ci dam trochę. Dobre, Szymuś? Tak. Bo tatuś, jak zrobi kiełbachy, to jest najlepsze. Jeszcze? Tak. I oliwkę ci dam. I to. Dobra, masz. Chcesz oliwkę? Tak. Coś, co, Ania? Zdejmę, już idę. Słuchajcie, mamy jeszcze szynkę i kabanosy. Taka resztka. I zobaczymy, jak to się usmaży. Ale ja jeszcze kabanos. No to kabanosa ci włożę, chodźcie. Nie, ale ja nie lubię kabanosa. No to szynkę. W ogóle takie fajne pojemniczki to są na wypożyczeniu w przyczepy, więc to nie są nasze. Tutaj wszystko jest w tej przyczepie. Fajnie to wygląda. Można sobie posegregować jedzonko. Upieczemy, Szymuś, paprykę. Oliwkę sobie usmażymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Zamykamy. I zamykamy. Ania zamknie. Ej, ale pomału. Chodź, Ania, robi się. Zobaczymy. Otwórz. Ale pachnie pięknie. Wow, jakie fajne te kabanoski. Jakie gubacze. No. Ale super. Obrócimy sobie. Będziemy mieli kolację. Dobra, zamykamy. Tu jest taki piesek, on już to 5 minut stoi. Może damy mu troszeczkę. Nie, kabanoska! Nie, kabanosek jest za twardy. Trochę się zjarał. Daj mu to. O, jaki fajny. Głodny jest. No ale mamy takie smaczne. Ania, nie dawaj pieskowi, ty zjedz. Nie. Ania, nie, ty masz to zjeść. A tata. No taką zrobiłem dobrą szynkę, a ty będziesz pieskowi dawać. Tata, on jest głodny. To połowę jemu daj, a połowę sobie. A więcej? Więcej Ania zje. Ale ja... Nie, nie, dam mu. A tu mam... Ania ma dobre serce. Całą szynkę oddała psu. A jak masz na imię? No chodź do tu. Jak ty się nazywasz, piesku? Szymuś, nie, nie głaskaj go, bo nie znamy go. Wygląda na fajnego, ale nie wiemy, jak się zachowa. Ale mnie polija. Ania, nie, nie dawaj mu. Nie? Ania, nie, nie, nie pozwalam. Ja się starałem zrobić kolację, a ty pieskowi dasz. Ale drugą synkę ja zjem. No dobra, no to drugą zjesz, a tą mu daj. Jak ukradł? Ja. Dobra, to ty zjedz i już nie dajemy pieskowi.
Ania, nie żartuj z nim. Dzień dobry. Sara, chodź. A to wasz piesek, tak? Tak. Słuchajcie, muszę coś sprostować, bo wczoraj wam źle powiedziałem. To, żeby otworzyć, wystarczy po prostu przekręcić i macie otwarte. Ale żeby zamknąć, to można to normalnie wcisnąć, tylko trzeba mieć na pozycji zamkniętej i tylko wciskacie. I chodzi o to, że nie musicie dwa razy kluczyka wkładać, bo robicie tylko coś takiego. Otwieracie, zamykacie i wyjmujecie. I potem jak już spakujecie wszystko, wystarczy, że klikniecie i jest zamknięte. I kończymy, moi drodzy, dzień bajeczką na dobranoc. Fajna jest ta bajka, Szymek się tak na niej śmieje, że hej. Kasia poszła do kościoła z Nadią, bo dzisiaj jest Wielki Czwartek, tak jak wiecie. A ja rozkładam łóżka, jak widzicie. I powiem wam, że gadałem z Kamilem, on tutaj ma różnego rozmiaru te łóżka i te wszystkie pierzyny po prostu szył na zamówienie. I tutaj jest taka sprawa, jakbyście chcieli po prostu uszyć sobie do kampera, bo zobaczcie, to łóżko jest szerokie, to znowu ma chyba z 1,5 metra, tamte są takie metrowe, te łóżka, i tutaj wszystkie pościele były szyte na miarę. I szyła to firma z Jędrzejowa. I tutaj nie mamy żadnej korzyści z tego, że polecam tą firmę, ale po prostu robię to dla was. Gdybyście mieli taki problem, że nie możecie znaleźć firmy, która doszywa na wymiar kołdry, no to tutaj jest z Jędrzejowa taka firma, PPHU, Wilpol Bis, Jawor Aneta, Wilanów 44. Tu macie telefony, nie wiem czy wyraźne, więc może zrobię zdjęcie i wam tutaj pokażę. Więc jeżeli byście chcieli po prostu sobie doszyć pierzyny do kampera na wymiar albo do przyczepy kempingowej, to już macie namiary. Zobaczcie, tu mamy taką pierzynę o szerokości 2 metry. Nie. Tutaj mamy drugą pierzynę, która jest docięta po prostu na to łóżko tutaj przy stole. Jak widzicie, szerokość pasuje. A tutaj jest pierzyna o szerokości 1 metra, jak widzicie, do łóżka piętrowego. To nie jest tak łatwo, kurczę, dopasować tutaj pierzyny, na przykład z Ikei czy coś takiego, więc warto sobie właśnie na wymiar zamówić i mieć wszystkie pasujące. Dobra, lecę coś zjeść. Trzymajcie się. Pomachajcie, dzieci, na dobranoc. Papa. Papa. Ja też jestem głodna. Ja też jestem głodny, więc idziemy na kolację. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro.